Siemaneczko, witam wszystkich w 85. części Let's Play Wiedźmin. Tak, przypominam, że ostatnio trafiliśmy do jaskini druidów. Ja w międzyczasie wykupiłem od niego książki, które były mi potrzebne. Nauczyłem się tego i owego, posprzedawałem potem to, wróciłem się w ogóle do Wyzimy. Do Wyzimy starej. Chyba tak. Posprzedawałem cały lucik, który miałem. W ogóle ten starszy druid chce od nas kilka ciekawych przedmiotów. Ja myślałem, że wrócę się do Jaskra. Słucham cię, wędrowcze! I będę miał dostęp do naszego schowka. Niestety aż tak daleko wrócić się nie mogłem. Macie może jakieś specjalne towary na wymianę? Przyniosłeś blekot? Klejnoty? Chusty i szale? Nie mam różnic. Mam kamienie szlachetne? Mam kamienie. Poważnie. To szafir, mam rubin, zdobyłem dla was diament. Mam rubin. Cieszę się! A obawiam się, stary, że chyba jednak nie będę miał żadnych kamieni szlachetnych. Chyba, że przyjmujecie kamienie runnicze, co? No bo tak to... Blekota też nie mam? No to słabo trochę. Z tego co sprawdzałem, właśnie chyba nie mam tego blekotu, czy jak to zwał. A to dziwne, bo wydawało mi się, że powinienem to mieć. No nic, no teraz to nie co znajdę. To niby miało znaczyć? Co to miało znaczyć, no? Macie może przyniosł. Coś tam. Spójrz my. Czerwoną chustę? Mam czerwoną chustę. Świetnie. Czerwień symbolizuje krew zamęczonych zwierząt hodowlanych. Dawaj. Serio? Ja to przyniosłem? To Geralt może byś mi powiedział, gdzie ja to trzymam, co? Bo ja tu żadnej chusty nie widzę. Co to niby miało znaczyć? Nie no, nie mamy tych przedmiotów. Czas na modlitwę. Ej, w międzyczasie jak nas tutaj nie było, nie przybyli dobrze. Tutaj młode elfy i starzy... Tak stare wiele krasnoludy, które się tu chowają. Z tobą nie, z tobą już też nie. O, chyba z tobą jednak. Najstarszy druid, no właśnie. Chyba z tobą mam jeszcze do pogadania, co? Wstawaj, wstawaj. Wstawaj, leniuku. Kurwa, no właśnie. Słucham cię, wędrowcze. Co tu robicie? Chcę zorganizować protest przeciwko wycinaniu drzew i mordowaniu gatunków zagrożonych. To chyba nie najlepszy czas. Poczekamy tutaj, aż powstanie wygaśnie i zorganizujemy zielony marsz. Pochód zakończy się pod Zamkiem Królewskim. Będziemy protestować, dopóki król nas nie wysłucha. Mamy przygotowane hasła i okrzyki, na przykład Drwale to kanibale! Albo stop mordercom zwierząt! Radzę poczekać z tym protestem. Nie możemy czekać w nieskończoność! Natura woła o pomoc! Bywaj. Myślałem, że dowiem się czegoś ciekawszego od ciebie. A wy nie macie liści blekotu? Nie no, aż tak łatwo nie ma, co? Kurde, myślałem, że tu spotkam druida, z którym będę mógł walczyć na pięść, ale to chyba jeszcze nie jest ta jaskinia, co? Nie, dokładnie. Dobra, więc co? Sprawy w tej jaskini uważam za zamknięte. Więc możemy stąd wychodzić, tak mi się przynajmniej wydaje. Tęsknię. Nie, tu nic więcej nie ma. Dobra, no to spadamy stąd, wychodzimy na zewnątrz. I co my tam zrobimy? Pójdziemy może do jakiejś krypty albo gdzieś? Zobaczymy. Przydałoby się znaleźć jeszcze tego trzeciego kuzyna, żeby mu kasę oddać. Tylko tak szczerze mówiąc... byliśmy tu, jaskinia uchodźców. Nisko, tutaj nie byłem, to nam się wyświetliło. Stara kopalnia, jaskinia uchodźców, krypta strzygi, krypta kruka.
Stara kopalnia i jaskinia uchodźców. Zakładam, że... Ojej. Że w jaskini uchodźców... W jaskini uchodźców będzie ten trzeci kuzyn. Tylko jakby tam dojść, żeby nie zahaczyć o leże strzygi. No jeszcze nie chciałbym tego robić. Tego questa, kurwa, nie przejdę tędy. No oczywiście, bo przecież nie ma łatwo. To jest te małe gówna to są. Nie chcę. Nie chcę z nimi walczyć. O, tam rycerz tenarski w ogóle jest, spoko. Ale ja wejście do jaskini mnie interesuje tutaj. Mogę tu wejść, czy... Tak nie za bardzo. Nie za bardzo, dobra. Rozumiem. Chcę się przesunąć. Ała. Możesz łaskawie umrzeć. Umrzyj, po prostu umrzyj. Czy teraz mogę wejść? Jeszcze nie mogę wejść, bo tu są te cholerne utopce. A to jest w ogóle ciekawe. Ej, jeszcze tutaj zamierzacie... No bez jaj. Zaczynacie mnie wkurzać. Chcę wejść do tej jaskini. Chcę wejść do tej jaskini. Tutaj nie ma w pobliżu nikogo. Boże. Kama. Umieraj. No nie ma już nikogo w pobliżu. Tak jest, do jaskini. Jak najbardziej. I tu powinien być ten trzeci kuzyn, co? Czekajcie, tam jest wyjście z jaskini. Aha. Jest tutaj ten kuzyn. Nigdy już nie zatrudnię nieludzia. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. No spoko, no i co teraz? Aha, muszę udać się do kapitana najemników. Dobra, do kapitana najemników. Spoko, wiem o kogo tak, chodzi. Stanowczo powinienem to zrobić. Pytanie, czy jest tu coś więcej? Nie, ale mogę tutaj miecz u nich wyciągnąć, a tam była jeszcze jakaś druga odynoga. Może coś będzie więcej tutaj niż tylko ślepy zaułek, co? Zdenek! To jest chyba ten gościu, z którym mamy się zmierzyć na pięści. Ten mistrz mistrzów chyba, co? Coś tak czuję, że chyba tak. No co jest? Okej. Chodźmy do Zdenka. Zapiszmy sobie przy okazji. Aj, Zdenek. Geralt z Rivi. Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pięściarz. Tak. A o tobie mówią, że nie masz imienia. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? Jak najbardziej. Coś mi tutaj fotel przeszkadza teraz, tak. Ale tak. Nie traćmy zatem czasu. Dziwny głos nasz człowiek, ojej. O. Ała. Stary. Geralt, odsuń się trochę.
Dobra, niech on teraz zrobi swoje. Okej. No i to był ten wielki mistrz, tak? No właśnie, był. Dziwny głos miał, naprawdę dziwny, jak jakiś demon. A nie starzec. Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. Aha. Jedna walka dziennie, Wiedźminie. Jestem stary i zmęczony. No dobra, czyli zakładam, że muszę wyjść i wejść. Tak? Albo po prostu przemedytować sobie tam. A dobra, już sobie wyjdziemy i wejdziemy. Myślę, że to pomogło, że to nam pomoże załatwić sprawę. No dobra, czyli gościu mówi, że rewanżu nigdy nie przegrał. To się zaraz zmieni, oj, to się zaraz zmieni. Come on, Geralt, szybciutko do naszego wielkiego mistrza. Mam nadzieję, że trochę orenów dostaniemy za niego, fajnie by było. Fajnie by było, no jak tam Zdenek? Wypoczęty? Tak jest. Ała. Fuck. No, Geralt. Geralt, proszę cię, skup się. Dobra. No dawaj już, kończ go, stary. No. To by było na tyle, jeśli chodzi o wielkiego mistrza. Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. No i dobra, no i co teraz? Najlepszym pięściarzem tego świata. Coś czuję, że tego zęba będę mógł dać pewnej osobie, pewnemu zębiście. Jedna walka dziennie, Wiedźminie. Jestem stary i zmęczony. Spoko, a z tego co pamiętam, no właśnie, mam poziom do rozdania. Ej, i tak się prześpimy, on się noc zbliża w ogóle. Nie chciałbym tutaj chodzić sobie w nocy. Odporność na krwawienie, obrażenia, plus 10. Inteligencja, w ogóle co nam daje inteligencja? Natężenie znaków bazowe, 40%, no fajnie, fajnie. Unik plus 50, precyzyjne trafienie. Ból plus 15, działa tylko w stylu szybkim. A, to nie jest zbyt fajne. 25, żywotność. To jest fajne. Obrażenia minus 25%. Ja to sobie z chęcią rozwinę. O, a Igni, co ty tutaj masz? Czy warto sobie w to zainwestować? Koszt rzucania znaków minus 20%. To jest akurat przekozackie. Akurat zauważyłem, że teraz z Igni dosyć często korzystamy, więc może być ciekawie. Mamy coś tu ciekawego z brązowych. No, walczę z przemieszczonymi przeciwnikami. Spoko. Dobra, i poprosimy do rana. Okej, no i lecimy dalej. Myślę, że teraz może przyjdziemy się do krypty Kruka, załatwić tą sprawę ze zbroją. W sumie przydałby nam się lepszy pancerz, żeby walczyć ze strzygą. Albo potem na zakończenie gry. A tak z ciekawości... No jest różnica, że teraz
No, dwa. No na trzy nam nie starczy, żeby rzucić trzy razy Ignia, ale już jest dużo mniejszy koszt niż był. Więc jest całkiem nieźle. Pytanie czy ja... trochę do starego dworzyszcza. Krypta Kruka. Krypta Strzygi, obóz uchodźców. A tak ja nie bardzo mogę to zaznaczyć, czy... A nie. Dobra, mogę to zaznaczyć. Spoko. Pytanie, czy ja tędy dojdę przez te zawalone mosty. Czy w sumie jeden zawalony most. Fajnie by było, ale czy tak rzeczywiście będzie? Chyba tak. Chyba tak, co? Dobra, tam krypta Kruka powinna być gdzieś tutaj. Oho, i jest. I jest. Aha, wejście do krypty. Wejście do krypty, jest. Dobra. Okej, zginiesz? Czy muszę ci pomóc? Muszę ci pomóc. Spoko. Jeszcze jeden tam utopiec zamierza tu przyjść? Czy wejdę sobie? Wejdę sobie. Do krypty Kruka. Okej, wiecie co? Sobie zapiszę i walnę chyba sobie kota i jaskółkę. O, co ja mam tutaj w ogóle? Aha. Walnij sobie to, jaskółka na wszelki wypadek. I kota, tak jest. Myślę, że to nam się na pewno przyda. Słyszę za ścianą jakieś odgłosy. Coś tam musi być. Myślałem, że już tego nie rozwalę. Proszę, jak miło, poszukiwać skarbów. Na wieczny ogień chyba nieba cię zesłały, panie. Co tu robisz, być człowieku? Może. Szukam grobu wielkiego wojownika zwanego Kruchiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co, znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś łupnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... Lepiej idź stąd, póki przejście jest wolne. Zobaczę, co z tymi potworami. Po prawej i lewej stronie był kiedyś korytarz, ale teraz zawaliły go kamienie. Musisz je usunąć, żeby iść dalej. Powodzenia. No wiem, stary. Fleder! Siemanko, panie Fleder. Upiór, a na upiora mamy zadanie. Panie upiór, a zaraz. Ja chyba mam... no właśnie, no ja się tego pozbędę na razie. Panie upiór, chodź pan. Czy pan nie musi mnie bać? Trochę sporo tych upiorów, nie powiem. To mi się nie podoba. Geralt, czas... Dobra. Czas trochę ostudzić ich zapały. W sumie podgrzać może, tak? Okej, kończ ostatniego... duszka, czy tam upiora. Okej, pięknie. Pięknie to zrobiłeś. Pozbierajmy teraz wszystko. Co to jest w ogóle? Pył. Tutaj może te z Fledera sobie pozbieramy. O, skrzyneczka jakaś. No nie, skrzyneczka nic fajnego. To jak najbardziej. Dużo tego mam jeszcze z tych upiorów zebrać? Zlecenie na upiory.
Aha, byliśmy. Aha, 4 porcje, czyli już uzbierałem dawno, to nawet nie zwróciłem uwagi kiedy. Spoko. Do Kalksztajna musimy udać się po nagrodę. Uuu, diament, o. Idealnie dla tych, dla druidów. Chociaż diament jest drogocenny, ale nie wiem, czy będę go chciał im dawać. Chociaż w sumie kasy mamy od chuja. Może sobie na to pozwolić, chyba możemy, co? Ohoho, panowie. Trochę grzecznie, okej? No dawaj, Geralt. Okej. Czy ja miałem jakieś zlecenie na Fledery? Bo w sumie nie pamiętam. Nie, to mogę iść dalej. Gdzie mnie ten tunel zaprowadzi? Tutaj. Wpadnie ogłuszenie, wpadło idealnie. O Jezus, 2 Fledery, super. Tego mi brakowało. No, come on. Okej, okay. O, idealnie, 2 na raz padły. A to coś nowego, tu jest jakiś sarkofag w ogóle. A, oczywiście, że to jeszcze nie koniec. A, myślałem, że już nie wpadło ogłuszenie. Ale wpadło, całe szczęście. Pochodnia. Serio? Znowu? Boże, nudzisz mnie, gościu. Dobra. No, ja muszę kończyć odcinek. Już mi tutaj nie wyskakujcie łaskawie, co? Nie mam czasu z wami walczyć, ani ochoty. A weźmy sobie ten kwas. Dobra, sarkofag. Co my tu mamy? Fragment zbroi. Miecz z meteorytowej stali. Obrażenia plus 13. Szanse na efekt krytyczny. Ból 20. Aha, tutaj jest po ile? Rozbrojenie, ból, precyzyjne trafienie plus 20. Uuu, no to niestety. No weźmiemy go, ale to nie jest nic ciekawego. No dobra, mamy fragment zbroi. Czy jest całkiem nieźle? Ile mamy tych fragmentów? Fragment zbroi, tak jest. Dobra, ale myślę, że tutaj jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Eksplorację dalszej części tej krypty zostawimy sobie na przyszły. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a. Więc trzymajcie się, cześć!